O, zapomniałem. Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek z gry, którą... O, Max, bo na kurwa... zapomniałem. Total War Arena. Jo. Gramy sobie po raz czwarty w Total War Arena, gdzie w poprzedniej misji zdobyliśmy 106 command pointsów, 353 unit experience oraz 2400 silvera. Jak na razie mam same zwycięstwa na swoim koncie, więc kurczę, uważam to za naprawdę duży sukces. A także, żeby ucelebrować kilka fajnych faktów. Po pierwsze to, że mam nową fajeczkę, to, że tak dobrze mi idzie i to, że kurde, dzisiaj jest piękny dzień, postanowiłem sobie kupić tytoń, z który właśnie spróbuję. Jest to tytoń Albo Sherry o smaku wiśni. Faktem nie lubię wiśni, ale chcę zobaczyć, czy zapach, czy ta nutka dekadencji wiśennej będzie wyczuwalna. No, jest dosyć mocno wyczuwalna. To jest wiśnia, to jest czereśnia. Sherry, nie, wiśnia. Okej, jesteśmy już w grze. Jesteśmy na tej cudnej mapie, gdzie jest kurwa jeden wielki rozpierdol na samym środku. Ja się ustawię tutaj i ja pójdę tędy. Tak daję znać moim jednostkom, moim towarzyszom. Sobie teraz sprawdzę tytoń. O, świeżutki piechoty. Może być ciekawie. Oj, będzie się dobrze palił. How to write. Normalnie, tak? Dobra, weszło. Pyk, pyk, pyk. Troszeczkę tego tutaj. Jest. Nie za mocno, żeby dobrze się trzymało. Jest ok. I tak jak zaczynamy, ja zaczynam palić. Dobra. O co chodzi? Gdzie są nasze jednostki? Tu są nasze jednostki. My powinniśmy pójść... Oj, przepraszam. Nie wiem, tutaj jest punkt kontrolny, to ja proponuję swoim jednostkom, żeby przeszły gdzieś tutaj w las. Ale trochę lagi są. Widzę trochę spadek FPS-u. Czemu taki spadek FPS-u się nagle zrobił? Niedobrze, ale trudno. Pło, co za ogień. O! Idealne. Chociaż wydaje mi się, że troszeczkę słabo ubiję. O! Ale wyczuwana mi się. Widzę, że nasz całkiem sporo idzie właśnie w tamtym kierunku. Widzę... O cholera, oni są na wzgórzu! Ja się ukrywam na razie tutaj. Przejdę tędy. Szczerze, że uczniku zostaje gdzieś tutaj. Tych ustaje tu. I tych ustaje tu. Najważniejsze, nie dać się zaskoczyć. Dlatego musimy ich zaatakować
Piersi mają baliszty, więc dużo nam nie zrobią. Ale to już ruszają pierwsze jednostki przeciwnika. No i chuj. Widzicie ich? Baszek starczy. Co tu mamy? Kurde, zgasło. No jesteśmy trochę w nieciekawej sytuacji. Jesteśmy atakowani z dwóch stron. Strzelać z tych ulepszonych. Szmanowa! Szybkie wycofanie się. Nie ma srania. Wycofujemy. Niedobrze. Chyba źle przygniotłem. Aha. Nastawiamy się tutaj. Wy również. Szybko, tu. A wy co? Śmierdolacie, zostańcie tutaj. Sugeruję pójść strzelać w nich. Natomiast wy. Bardzo ładnie. Bardzo dobrze. Kimik zaraz zdechnie, bo jest głupim kretynem. O, ale coś przetkało. Ach, era leci. Okej, trzeba szybko ruszyć na obronę, bo tu już wchodzą. Nie możemy stracić. Tyle powiem. Łucznicy, niech idą tutaj. Łucznicy, szybko do bazy. Szybko do bazy. Dobra, szybko wbijajcie w nich. Oni już tracą, my zyskujemy. Jest bardzo dobrze. Musimy trzymać się jako tako tu. Wchodzić w nich!
Wchodzić do środka. Wchodzić do środka. Nie ma gadania. Dobra, wyspieprzacie. Jesteście w środku. Jest bardzo mocna walka. Kurde, co my możemy teraz zrobić? Chuja, przegrywamy! Biegnijcie tutaj. I zostaliśmy w pień. Wycięci w pień. A wszystko przez to, że... Te kurwy tutaj nic nie zrobiły. Nic nie poszły, nie pomogły. Ten frajer? Co ty kurwa robisz? All your units have been lost. Do you wish to exit the battle now? Tak. Ale dostaliśmy dużo wynagrodzenia, więc i tak jest fajnie. Fajnie. Jest bardzo dobrze. Zwiększymy sobie basz. Chociaż wezmę, poczekam, aż będę miał push the enemy block i w sumie... Close? Czemu nie mogę iść walczyć? Replane all units. O kurde! Czy jak mi zdechnął, to jest Lipton. Dobra. Tak. Aha, ci mniej dostali. Czy oni mają tyle samo? Mają tyle samo. Lepsze łuki. Nie? Yeah. Dobrze. Kupić. Kupić. Bardzo dobrze. No, te kolory się chujem różnią. Nieważne. Muszę je teraz replay all units. Zajebiście. Idziemy na kolejną bitwę. Co wy na to? Robimy jeszcze jedną walkę? No sorry, że tak niewiele mówię, ale... Wiecie jak to jest, kiedy pali się fajkę! A tym bardziej, że bardzo szybko teraz idzie ładowanie, więc to mi to nawet nie robi. Weszło srogo. Dobra, czekamy na kolejnych frajerów. Mam nadzieję, że tym razem uda nam się trochę bardziej wygrać. Znowu Salernum. Nie podoba mi się Salernum. Pomóżmy sobie. Jest okej. Okej. Ostatnim razem szliśmy tędy, więc będziemy szli również tędy, tylko zaczniemy spór. Moja propozycja. Ta trójka idzie tutaj. Idziemy przez pola.
Nie wiem jak wy. Wasza dwójka. Tutaj. Ewentualnie tu na wsparcie. Wasza trójka bierze ten rewir. Mam nadzieję, że mnie słuchaj. Okej, okay, lecimy. Chodzicie tutaj. A mi znowu zgasła fajeczka. Jestem ciekaw, jak poruszą się jednostki moich przyjaciół. O, teraz weszło. Jak tam jednostki idą? Wy? Nie. Wasza? Tutaj. Tam. Deville. Nie się czapuje. Dobra, koniec fajki. Pierdolę. Teraz trzeba trochę ich zapędzić, żeby nasi towarzysze wiedzieli, że ja tu idę. Nasze wojska muszą sobie tutaj poradzić. Wbijamy się w nich. Gdzie są nasze wojska? Okej, okay. Myśmy trochę tutaj przeszli. Przeszli trochę za daleko. Dobrze. I teraz od razu baszyk. Jak wygląda tu sytuacja? Jest słaba. Sugeruję tym jednostkom spierdalanie. I atak na tych. Natomiast te jednostki szybko ruszacie tutaj. Wy, oprócz tego, że mele, wchodzicie. Wycofajcie się. Nie ma sensu was tracić. Dobra, nie ma sensu was tracić. Wy, moi drodzy frajerzy, co to jest? Focus.
wszystkie wojska wracają. Okej. Napierdalać w tych. Ci się wycofują. Nie wiem, czy to jest sens robić wsparcie. Natomiast nasze jednostki łuczników powinny jak najszybciej pójść tutaj. Myk. I wspomóc w walce naszych. Bardzo dobrze. Przechodzicie tutaj. Przejdźcie tutaj. Dobra, najlepiej. Dobra, najlepiej tu. Tak. I będzie ostrzał. Ale oni cały czas spierdalają. Jebani tchórze. Dobra, nasze wojska. Pójdziecie tutaj. Bardzo dobrze. Wy idźcie na nich. Jak najszybciej. Dobra, zapędzamy ich w kozi róg. Bardzo dobrze. Nasi łucznicy zaraz będą mieli was w zasięgu. Czyli trzeba się na nich skupić. No i nie ma sensu wchodzić w mocniejszą wymianę. Trzeba po prostu już tutaj atakować. My zdobywamy przyczółek, który będzie bardzo przydatny, żeby wejść prosto tam. Okej. Łucznicy, nie strzelać. Łucznicy, idźcie tam strzelać. Dobra. Pozycja zdobyta, idziecie na nich. Idziecie na nich, nie ma gadania. Łucznicy. Co to jest? 8 większy damage i accuracy. The unit will target the descending array of powerful and accuracy volley. Bardzo dobrze. Wchodzimy. Wy wchodzicie tutaj. Musimy teraz wejść, zdobyć i wyjść. Koniec, kropka. Dziękujemy bardzo. To była bardzo prosta walka. O wiele łatwiej i szybciej poszło nam zdobycie tego punktu niż tutaj. Tutaj dalej są prowadzone walki, ale to nie jest problem. Ważne, że my zdobywamy. My zdobywamy. Defend. Shield. Dziękuję bardzo. 2000 złotych monet, 180 expa dla wojska i 93 dla mnie. Bardzo dobrze. Podoba mi się to. I co? Teraz znowu będę czekać pół godziny? Jest! Świetnie. Wojska wróciły. Jest pięknie. Podoba mi się. Świetnie, świetnie, świetnie. Okej, teraz. Mając 200... A dlaczego nie mogę tego? Czemu nie mogę... czemu nie mogę tego i Battle Cry? Znaczy, dlatego, że to jest alfa? Czy o co chodzi? No dobra. Zwiększamy oba. Świetnie. Aha, i teraz będę mógł zrobić pusha. Świetnie, bardzo dobrze. Co mi to da? Co ty mi dasz? 15, 5 do morali, 5 do armora. A tutaj ile do armora? O wiele lepiej. Czyli wchodzimy w to. A w sumie i w to. Kupuję jedno i drugie. To samo tu. Tylko tu mogę wybrać jedno. Albo to 8 speed, 9 armor. Wybieramy speed z racji tego, że potrzeba mi przemieszczania jednostek. A nie ich, kurwa, napierdalania. W ogóle oni teraz, kurwa, zajebiście wyglądają. To mi się podoba. Bardzo fajnie graficznie tutaj prezentują się jednostki.
Odnowienie wszystkich jednostek. Świetnie, świetnie. Aha. Tutaj dodajemy sobie Bronze Arrows. Tutaj dodajemy sobie to i to. Tutaj dodajemy sobie również to i to. A więc, żeby nie zwlekać, do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że w następnym odcinku pójdzie nam troszeczkę lepiej. Nie przegramy pierwszej walki. Tak sromotnie i trywialnie. Dobrze, zatem bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.